przyjemność, że jest z nami pan Rafał Roskowiński, autor tego cuda, które za nami. Chciałam zapytać panie Rafale, jak powstawał mural w Skoczowie? Wielka rzecz, pierwszy nasz mural w historii miasta, niesamowity absolutnie, niesamowita też nasza historia, związana poniekąd z Warszawą, o tym powiemy trochę później, nieco szerzej. Tam z tyłu ta budowla, oczywiście to mam na myśli. Ale już za dużo wątku. Wróćmy do początku. Jak ten mural powstawał? Z kim pan się tu spotkał? Co ciekawego działo się w Skoczowie? I przez ile dni? Bo to ekspresowo powstało. Przede wszystkim muszę państwu powiedzieć, że nie zawsze mam okazję w tak pięknym mieście malować. W związku z tym, że głównie malujemy na Mazowszu, no to nie mamy okazji uczestniczyć w takiej troszeczkę habsburskiej architekturze. Rzadko robimy w górach, w związku z tym cała ta atmosfera i miasta, i terenu nas bardzo tutaj inspirowała. Skoczewianie niesamowici bardzo nam pomagali, szczególnie panie z jednej z kwiaciarni. Zainteresowanie było bardzo pozytywne od ludzi, którzy pytali się, co to jest za bitwa, po ludzi, którzy wiedzieli, co to jest za bitwa. Ogólnie bardzo, bardzo sympatyczna przygoda. Mieliśmy szczęście z pogodą, to jest bardzo ważne, że udało nam się zrobić jeszcze w temperaturze powyżej 10 stopni oraz zrobiliśmy to w ciągu 3 dni, ale to nie jest duży mural. Także połowa nocy. Także no to już liczymy tak. Razem. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się, no niestety już chyba ostatni mural w tym roku na zewnątrz zrobić ze względu na pogodę. Ale to może i dobrze, że ten ostatni, ponieważ niedaleko jest do rocznicy, więc on nie będzie tak długo eksponowany, będzie na 30 stycznia będzie świeży. Stąd właśnie też ten termin, bo dużo osób się zastanawia, dlaczego mural jest już wykonany na tak dość duży okres jeszcze przed obchodami rocznicy, setnej rocznicy bitwy pod Skoczowem. Po prostu później się już nie da wykonywać tego typu murali. Czy może i by się dało wykonać, tylko są dużo większe środki finansowe i fizyczne. No można to robić w zimie też. Zdarzało mi się w zimie, ale jeśli można to zrobić jeszcze przy temperaturze powyżej 10 stopni naturalnej, zewnętrznej, no to jest najlepsze też okoliczne. Ciekawe informacje pan przekazywał również na temat farby, która stanowi tło złotej farby. Jakbyśmy coś więcej mogli o tym powiedzieć. Wszystkie farby, które malujemy, są robione w laboratorium. Są to farby przesywane do też takich moich indywidualnych potrzeb. Natomiast złoto jest też farbą wymyśloną przy okazji jakichś tam tematów poprzednich murali. Jest to farba robiona rzeczywiście na bazie prawdziwego złota, no bo nie da się osiągnąć syntetycznie tego efektu. No, o tyle jest to ciekawe, że to złoto będzie pracowało w różny sposób. Teraz jest, ma lekko błyszczy, w słońcu będzie bardzo błyszczeć. Od brązów poprzez pomarańcze do żółcieni. Drugie pytanie, które zapewne skoczewianie sobie zadają. Jak długo mural z nami zostanie w Skoczowie? W związku z tym, że nie ma problemów ze ścianą takich związanych technicznych, jeśli ściana wytrzyma, to tyle, ile wytrzyma ściana, wytrzyma mural, ponieważ farba jest farba bardzo mocna, powinna wytrzymać minimum 30-40 lat bez takich bez efektów takich ubocznych, prawda? No ale farba niestety reaguje na UV. Nawet nie tyle zimno, co promienie słoneczne powodują pracę farby, ale proszę zobaczyć, że też patyna też tego muralu będzie wpisana w tą patynę otoczenia. Dokładnie tak. Kiedy kolejny raz w Skoczowie się pan pojawi? Czy jakiś mur ciekawy, jakaś ściana tutaj wpadła w oko i może zostanie też naznaczona czymś bardzo plastycznie ciekawym? Wie pani, tu jest dużo ciekawych takich sytuacji na takie kameralne murale. Nazywam to kameralne, no bo przy muralach, które robimy po 300 metrów, ten jest kameralny. Jest wiele ciekawych rzeczy. Nie zawsze trzeba mural robić na całej ścianie. Czasami są to pewne cytaty. Także gdybym miał okazję, to bym robił. Będziemy o tym na pewno myśleć, bo efekt jest imponujący. Jeszcze wrócę do technicznych spraw, już tak na zupełnie na koniec. Bo pytano mnie, jak to się dzieje. Ma pan przed sobą projekt i przenosi go pan na mur, czy dzieje się to inaczej? Ja wiem, że inaczej, ale może powiedzmy o tym, jak to się właśnie w nocy działo, te początki.
Są różne technologie przenoszenia projektu na ścianę. Taką technologią, którą najczęściej robimy, to jest taka przepruchla. To jest rysunek jeden do jednego na papierze, który jest podziurkowany według linii. Przykłada go się do ściany. Te bryty oczywiście w częściach, bo on jest podzielony na części. Znana technika od stuleci. Tak, od 600 lat. I przenosi się go, kiedyś się przenosiło spalonym papierem, tym węglem po tych dziurach się tarło, bo węgiel jest tłusty, zostawiał rysunek, rozcierało go się po ścianie przygotowane i teraz się to robi sprayem. Natomiast tu zdecydowaliśmy się jednak na zrobienie to w sposób prostszy, ponieważ jest duża ściana, na przeniesienie diaskopem, czyli rzuca się w nocy rysunek poprzez diaskop i komputer na ścianę i się przerysowuje go no według widocznych linii to są na nocy, bo nam powiedziała tylko o zmierzchu. We wszystkim pomaga podnośnik specyficzny, który wędruje do góry na dół, to też tu mogliśmy zaobserwować, ale przeszkadza coś również, drzewo na przykład, które na linii diaskopu i ściany się pojawiło, ale dał sobie Pan świetnie z tym radę. Wie Pani, no to technologia diaskopu jest niedokładną technologią, można tylko ewentualnie zaznaczyć projekt, właściwie proporcje w rysunku. Pewne trzeba to powiedzieć. No oczywiście można przenosić jeszcze jedną technologią, tak zwaną podziałką na ścianie. Podzieli się projekt w skali, ścianę się w skali się przenosi kwadrat po kwadracie. Czyli im bardziej gdzie jest małe są pola kwadratu, tym jest dokładniejszy rysunek. Ale przy takiej małej ilości form, jaka tutaj była, zdecydowaliśmy się jednak na diaskop, ponieważ pewne rzeczy można zrobić, to dopowiedzieć sobie już z wyobraźni. I to jest piękne, że projekt był projektem, ale wszystko to, co się wydarzyło, żyło też swoim nowym życiem. Bardzo za to dziękujemy. W imieniu myślę wszystkich skoczowian, którzy na Facebooku lajkują Pana sercami od wczoraj niesamowicie. Dziękujemy za wizytę drugą już w Skoczowie, no a wiemy, że przynajmniej do 3 razy sztuka, więc myślę, że się jeszcze spotkamy. Dziękujemy, że Pan był, że dzięki Panu uświęciliśmy w jakiś sposób cudowną rocznicę, niesamowitą, bardzo ważną dla naszego miasta. Gratuluję. Ja też chciałem bardzo podziękować za możliwość kolejnej realizacji ściennej i takiej bardzo mi bliskiej związanej z niepodległością. A zatem do zobaczenia. Do zobaczenia.